W dzisiejszym materiale po raz kolejny podam według mnie ciekawe filmy o charakterze Valve na późną fazę Hossy. Myślałem, że dwa filmy wystarczą, ale no tam stosunkowo mało tych filmów podałem, więc myślę, że można zrobić tego trochę więcej, czemu nie? I no, czym się charakteryzuje późna faza Hossy? Późna faza Hossy charakteryzuje się tym, że premiuje mimo wszystko statystycznie duże, płynne firmy z krajów rozwiniętych. W szczególności są to firmy technologiczne, o których już mówiłem, więc nie będę tu się zagłębiał, oraz firmy medyczne. Szeroko rozumiana medycyna od biotechnologii typu Regeneron, o którym już wielokrotnie mówiłem, dużo wcześniej, po firmy związane z jakąś opieką zdrowotną, czy jakimiś wyrobami medycznymi. I tutaj dużo osób pyta się, czy są jakieś firmy, które również działają na przykład w Europie. Mają ekspozycję również częściową na Europę. I odpowiedź brzmi tak. Są takie firmy z zakresu medycyny, które są zdywersyfikowane. Mało osób zdaje sprawę z tego, ale Irlandia jest takim trochę taką wyspą dla amerykańskich korporacji. Mając spółkę zależną w Irlandii, możemy bardzo łatwo obniżyć sobie podatki. Dlatego, bo no, po prostu podatki w Irlandii są dużo tańsze i tam stosują odpowiednią optymalizację podatkową. Możemy obniżyć podatki, no czasami do naprawdę śmiesznych kwot. W Stanach Zjednoczonych też da się tą optymalizację przeprowadzać, ale nie aż tak gwałtowny sposób, jak to się robi w Irlandii. A dodatkowo Irlandia jest, no można powiedzieć, bramą do Unii Europejskiej, więc jeżeli jest jakaś korporacja, która w ramach swojej działalności dla niej też istotnym czynnikiem, istotnym państwem czy regionem są kraje Unii Europejskiej, no to warto taką jakby jurysdykcję w ramach części swojej działalności przenieść. I jeżeli chodzi o tego typu firmy, to najlepszą, najbardziej znaną firmą, która, co jest ciekawe, jest notowana również na giełdzie amerykańskiej, jest firma Medtronic. Jest to firma, która no, działa w Irlandii, jest zarejestrowana w Irlandii, ale jest no, notowana na giełdzie amerykańskiej, w Stanach Zjednoczonych również posiada swoją siedzibę. Ticker tej firmy do wyszukania to jest MDT. Jest notowana na giełdzie nowojorskiej MDT. I mamy, czym się ta firma wyróżnia? No, jest to, z całą pewnością jest to jedna z większych firm powiązana z Irlandią. Jej kapitalizacja to jest prawie 200 miliardów dolarów, około 180 miliardów dolarów. Co jest ciekawe, no, charakteryzuje się wysokimi marżami, które może historycznie nie są jakieś fascynujące, no, ale ta firma na przestrzeni ostatnich 10 lat urosło do takich rozmiarów, że mimo wszystko te marże historyczne mogły trochę zlecieć, no bo jest prosta sprawa. Im większa firma, tym marże nie muszą, ale mogą być niższe z czasem, jeżeli rynek jest stosunkowo niszowy. Oni zajmują się produkcją różnego rodzaju przyrządów medycznych. Również, tak jak powiedziałem, mają dystrybucję swoich produktów w Europie. I tutaj naprawdę jest szeroko zdywersyfikowana działalność wynikająca z urządzeniami medycznymi, ale nie tylko. Czym się charakteryzuje firma z punktu widzenia fundamentalnego? Pierwsza rzecz, która się rzuca w oko, to po pierwsze firma nie ma wysokiego zadłużenia. Historycznie jest relatywnie niskie. Zadłużenie tej firmy wynosi 51% w stosunku do kapitału własnego. To jest relatywnie niska wartość. Historycznie to zadłużenie maksymalnie wynosiło 90, więc firma nie ma jakiejś wielkiej skłonności zadłużania. W stosunku może do konkurencji być wydaje się wysoki, ale firma ma ogromne przewagi konkurencyjne wynikające z jej wielkości marż oraz z tego, no, jak działa na przestrzeni ostatnich lat, czym się wyróżnia. Jeżeli chodzi o marżę brutto, która akurat tutaj nie jest podana na Guru Focus, ona jest powyżej, wynosi około 60%. Więc no to powoduje, że firma jest premiowana w późnej fazie Hossy. Dodatkowo jest bardzo ciekawe to, że ROE jest nie jakiś genialny, ale jest powyżej mediany znacząco dla całej branży. Ta mediana jest bardzo rozrzucona, bo mamy maksymalną wartość ROE na poziomie 300 dla całej branży, minimalną minus 9000, więc skrajne jakieś straty. Natomiast mediana wartość środkowa dla segmentu medycznych urządzeń, przyrządów wynosi no niecałe 2. Bo cała branża medyczna po prostu źle się zachowywała na przestrzeni lat. Ostatnio zaczęła sobie bardzo dobrze radzić i uważam, że do końca Hossy tego typu firmy będą sobie dobrze radzić. Jak się przyjrzymy innym danym fundamentalnych,
to się okaże, że wskaźnik current ratio no, jest na poziomie 2,65. To powoduje, że firma ma ogromne pokłady płynności. Wskaźnik bieżącej płynności to są po prostu krótkoterminowe zobowiązania, zapasy dzielone przez krótkoterminowe zobowiązania. Jak się zorientujemy, co to oznacza w takim największym skrócie, no to oznacza to, że jakbyśmy dzisiaj firmę zlikwidowali, to by się okazało, że dałoby się znaczącą nadwyżką spłacić wszystkie krótkoterminowe zobowiązania z płynnych aktyw, które posiada firma. Czyli te płynne wszystkie środki, jakie posiada w postaci akurat produktów, które zazwyczaj posiada na magazynach. Więc mamy również tutaj niesamowitą przewagę z tej strony. Cena do zysku forward. Tak mówiłem wielokrotnie, sama cena do zysku, ona po prostu nigdy nie działała i nie działa. Cena do zysku forward również nie jest jakimś genialnym wskaźnikiem, ale może pokazywać tendencję wzrostu zysku. Przewidywany wzrost zysków jest niesamowity i on rośnie na przestrzeni już wielu, wielu lat. Czyli mamy firmę, która wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne, pomimo wielkości, no cały czas stara się zwiększając swoje wyniki finansowe, no co powoduje, że jest jedną z lepszych firm z segmentu, która posiada również dywersyfikację wbudowaną w sobie geograficzną na stary kontynent. Więc tego typu firma jak Medtronic, tak jeszcze raz przypominam, ticker MDT, powinna bardzo dobrze się sprawdzić w późnej fazie HOSSy. Raz lepiej będzie sobie radziła, raz gorzej, ale koniec końców jej przewagi powinny zostać zauważone przez rynek. Tym bardziej, że mamy naprawdę bardzo wysokiej jakości podmiot, który no, nie ma za sobą żadnych regulacyjnych niebezpieczeństw, które są na przykład w przypadku firm chińskich niestety. Kolejną firmą godną uwagi na późną fazę HOSSy, ze względu na swoją specyfikę, wielkość, płynność, jakość, jest firma Johnson & Johnson. Kilka osób na rozmowach pytało mnie o tą firmę, zawsze jednak nakierowywałem na inne firmy, typu Regeneron, który dał dużo lepszą stopę zwrotu, jest bardziej agresywny, ma jednak bardziej specyficzne produkty, większe marże. Natomiast wiele osób chce mieć zachowany jednak relatywny spokój, uzyskując całkiem dobre zyski. I Johnson & Johnson to jest odpowiedź dla tego typu inwestorów. Mamy firmę, która ma kapitalizację prawie, uwaga, 500 miliardów dolarów. Jest to firma no, niesamowicie duża, jeżeli chodzi o branżę medyczną, chyba największa na świecie, jeżeli chodzi o medycynę. Ona jest skrajnie zdywersyfikowana, posiada sieć, posiada produkty związane z higieną osobistą. Ostatnio zainteresowała się szczepionkami. Jest producentem różnego rodzaju lekarstw, suplementów diety. Cała chemii, trochę chemii również, takiej codziennego użytku. Więc mamy szeroko zdywersyfikowaną firmę, co ma swoje oczywiście wady i zalety. No, wady są takie, że tutaj potencjał do wzrostu nie jest jakiś taki ogromny, bo nie są może skoncentrowani, ale posiadają wielkie przewagi konkurencyjne na rynku, no bo są praktycznie, no są największym podmiotem i dodatkowo cały czas się rozwijają. To jest niesamowite. Jak się przyjrzymy danym fundamentalnym, to się okazuje, że firma ma bardzo niskie zadłużenie, 48% do kapitału własnego. Historycznie jest na poziomie średnim, ale to jest niska wartość. Mi obchodzą wartości bezwzględne, a nie wartości historyczne. Historyczne tylko stosuję jako sprawdzenie, czy firma miała jakiś gorszy swój okres, jeżeli chodzi o jakby zadłużanie się. Natomiast mi obchodzą wartości bezwzględne. Gotówka do zadłużenia wynosi 76%, również bardzo fajna wartość, czyli to realne zadłużenie wynosi 0. Firma nie ma problemu z zadłużeniem. W największym skrócie. Marża operacyjna 26%. Bardzo wysoka wartość. I to jest coś ciekawe. Firma utrzymuje tą wartość na przestrzeni ostatnich 10 lat. Taka jest jej mediana. Czyli to w praktyce oznacza, że 25% zysków firmy zostaje po odjęciu kosztów wynikających z jej prowadzenia. Czyli to są te koszty. To jest ten EBIT dzielony przez przychody. Koszty, które my musimy zapłacić w ramach swojej działalności, odejmujemy od tego, co zarobiliśmy. To są te pieniądze, które nam zostały. Marża netto, czyli po prostu zysk netto dzielony przez kapitał własny, wynosi prawie 20, bardzo wysoka wartość. To wynika raczej z wydarzeń jednorazowych, ale co do zasady firma utrzymuje bardzo wysoką wartość. Mediana jest na poziomie mniej więcej 18, czyli to jest wysokomarżowy biznes, pomimo ogromnej skali, bardzo rentowny. Wskaźnik Return Equity, który nam no, pokazuje rentowność kapitału własnego, wynosi aż 27. I on jest naturalny, ponieważ wskaźnik ROA, Return Asset, jest na poziomie 10, czyli nie ma dużego odczepienia między tymi dwoma wskaźnikami, nie ma dużej rozbieżności. Co również sugeruje nam,
No, że firma jest ponadprzeciętnie dobra, ponieważ nie potrzebuje finansowania zewnętrznego po to, by się ponadprzeciętnie rozwijać. Cena do zysku forward wynosi dużo mniej niż cena do zysku obecna, czyli ten wzrost zysku na przestrzeni lat jest przyzwoity. Jakbyśmy zobaczyli sobie historyczną cenę do zysku forward, jak ona wyglądała, to ona się sprawdzała, czyli firma dowoziła wyniki statystycznie. Co prawda, wskaźnik był jakiś skrajnie wysoki. Dlaczego? Dlatego, bo tutaj mamy ten PEG liczony na Guru Focus jest w sposób nieodpowiedni dla tego typu firm. On jest dzielony w taki sposób, że bierze cenę do zysku dzieli przez 5-letni wzrost EBITDA. EBITDA to jest zysk przed amortyzacją i opodatkowaniem. I tutaj te koszty amortyzacyjne mają ogromne znaczenie i one zaburzają realną wartość PEG-u. Jakbyśmy wyciągnęli PEG, bazując tylko i wyłącznie na samym czystym zysku, earning per share, zysku przypadającym na akcję, ta wartość byłaby znacznie niższa. Wskaźnik płynności jest powyżej 1, więc tu nie ma żadnej dziwnej wartości. Płaci jakąś symboliczną dywidendę, ale tutaj dywidenda dla nas nie ma dużego znaczenia. Tutaj ma znaczenie to, że cyklicznie firma jest silna, posiada przewagi konkurencyjne, wyższe marże i dodatkowo możemy w bardzo prosty sposób, no całkiem nieźle sobie wyciągnąć portfel w późnej fazie hossy, w miarę bezpiecznie. Bo tutaj jakieś korekty mogą się pojawiać, zawsze się pojawiają, ale mimo wszystko firma względem innych firm medycznych jest bardzo spokojna, bardzo silna i całkiem dobrze sobie radzi w długim terminie, więc z całą pewnością warto ją zakupić na późną fazę hossy. Jeżeli ktoś jest skupiony na inwestowaniu skrajnie długoterminowym, można ją przetrzymać bez, ja bym nie polecał, ale można przetrzymać bez, pod warunkiem, że to nie będzie jakiejś super bańki spekulacyjnej i trzymać ją długo, bardzo, bardzo długoterminowo. Jest to biznes, który teoretycznie można nazwać biznesem na zawsze. Posiada wszystkie cechy w postaci wszystkich przewag konkurencyjnych, wysokiej jakości zarządu, wysokiej jakości prezesa, który realizuje wszystkie, można powiedzieć, plany, które przedstawia Rada Nadzorcza, więc tutaj wszystkie wartości z całą pewnością się zgadzają jako firma, no, na zawsze. Kupi, trzymaj na zawsze. Ostatnią firmą, trochę z innego segmentu, z innej, można powiedzieć, sektora, jest firma Comcast Corp. Jest to firma, która jest dostawcą usług telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, działa na całym świecie. I czym się wyróżnia? No bardzo wysokimi marżami oraz silnymi przewagami konkurencyjnymi. To jest typowo duża, płynna firma właśnie na późną fazę hossy. Jak sobie prześledzimy jej wartości, to tak, okaże się, że tak, Enterprise Value wynosi 350 miliardów dolarów, czyli jest to no, chyba największa firma związana z branżą telekomunikacyjną. Ona jest stosunkowo mocno zdywersyfikowana, jeżeli chodzi o swoją działalność. Natomiast ona już tak naprawdę działa od lat 60. Jej początkowa nazwa to była American Cable System. Ona się dopiero potem przerodziła w Comcast Corp. I coś ciekawe, firma, jeżeli chodzi o swoje przychody, jest no, największą firmą z całego tego segmentu. I tutaj no, ja nie chcę w żaden sposób mówić o jakichś kwestiach ideologicznych, jakie ona ma stację, bo to dla mnie nie ma znaczenia. Ja po prostu weryfikuję firmę pod względem tego, jak się zachowa w późnej fazie hossy. Czy się zachowa dobrze, czy nie. No bo ich portfolio jest stosunkowo, można powiedzieć, kontrowersyjne, jeżeli chodzi o rynek amerykańskich mediów, ale dla nas to jako inwestorów nie ma większego znaczenia. Wracając do wartości fundamentalnych, no, należy pamiętać, że w ogóle branża związana z telekomunikacją należy wyceniać trochę inaczej, jeżeli chodzi o zadłużenie. I tak samo, jeżeli chodzi o branżę związaną z firmami użyteczności publicznej. Tutaj możemy dawać większy margines dla zadłużenia. Zadłużenie nawet może teoretycznie wynosić 150-250%. Akurat firma ta ma zadłużenie na poziomie 100% w stosunku do kapitału własnego, co jest stosunkowo znośne. Tym bardziej, że firma utrzymuje wysoką marżę netto i stosunkowo wysoką marżę operacyjną. Marża netto wynosi około 11%, a marża operacyjna wynosi 17%. Czyli firma ma przewagi konkurencyjne wynikające z wyższej marży, z większego udziału w swoim portfelu i dlatego dużo osób się zastanawia, dlaczego firmy duże stają się coraz większe. No bo jeżeli firma jest duża i już wypracowała swoją wartość i ma większe marże w stosunku do małych firm, no to i chyba jasne jest to, że ona będzie dużo szybciej wyprzedzała tych maluchy, te maluchy, tym bardziej, że posiadają duży kapitał, może się bardziej dywersyfikować, może łatwiej niszczyć konkurencję, dawać ceny zaparowe. Dlatego jeżeli ktoś chce mieć firmę, która osiągnie jakiś sukces, ona musi mieć marżę powyżej średniej dla całej branży, bo musi mieć jakiś złoty strzał, jakiś niesamowity produkt, który odmieni oblicze
rynku, ale to się zazwyczaj rzadko zdarza. Kapitał płynny, czyli gotówka w stosunku do zadłużenia, to jest około 13%, stosunkowo nisko, ale tego typu firmy zazwyczaj mają relatywnie mało gotówki. To nie jest firma jakaś typowo dywidendowa, raczej nastawiona na wzrost. Przewidywane rosnące zyski, one sobie całkiem nieźle radzą na przestrzeni ostatnich lat. Firma też zmniejszyła swoje zadłużenie od 2018 roku, czyli no mimo wszystko jakaś tam polityka rozsądna zmniejszania zadłużenia mimo wszystko występuje, czyli nie zadłużamy się na maksa pomimo niskich stóp procentowych. Mają jakąś barierę. Co tutaj mogę powiedzieć? No, jeżeli chodzi o przewagi konkurencyjne, tego jak działa, nie ma się do czego przyczepić. Jedyna wartość, która jest niepokojąca, to jest niski wskaźnik płynności bieżącej, ale on dla tej firmy i dla firm właśnie, tak powiedziałem, telekomunikacyjnych i użyteczności publicznej, wskaźnik bieżącej płynności zawsze jest dużo, dużo, dużo niższy. To wynika z tego, że te firmy inaczej trochę należy wyceniać. Kiedyś nagram film, jak je wyceniać. Ale my sprawdzamy, jaka jest wartość mediany i czy jest duże odchylenie od mediany. No i mediana wynosi 0,93, obecna wartość wynosi 0,92, czyli nie ma dużego odchylenia. Tym bardziej, że wskaźnik quick ratio, wskaźnik płynności szybkiej, przekracza 0,8, czyli nie występuje tutaj jakieś skrajne naruszenie płynności. Tego typu firmy nie mają wysokiej płynności wewnętrznej i płynności bieżącej. Więc tutaj metodologia wyceny jest trochę inna. To jest, jestem tutaj najbardziej sceptycznie do tej firmy nastawiony w stosunku do dwóch poprzednich firm, ale mimo wszystko w ramach dywersyfikacji sektorowej warto posiadać firmę, która posiada tak duże przewagi konkurencyjne i tak wysokie marże, ponieważ kapitał w późnej fazie hossy lubi wysokomarżowe biznesy z dużymi przewagami konkurencyjnymi, w szczególności jeżeli są płynne i jeżeli działają na rynku już od wielu, wielu lat i całkiem sobie dobrze radzą, bo wartość firmy tak naprawdę rośnie już od lat 60. I to praktycznie nieprzerwanie. Ma lepsze i gorsze okresy, ale od 2009 roku firma się naprawdę niesamowicie rozwija i z całą pewnością jest to dostrzegane przez rynek. Niedługo pojawi się jakiś materiał, jak wyceniać specyficzne firmy, między innymi właśnie z firmy użyteczności publicznej i telekomunikacyjne. A jeśli ktoś jest zainteresowany strategiami, zapraszam do zapoznania się z pracą Strategii Inwestycyjnej Mistrzów. Link jest, więcej informacji jest w opisie, bo wiem, że dużo osób pyta na maila. Wszystkie informacje są w opisie pod każdym materiałem. Życzę udanych inwestycji i pozdrawiam.